Cześć, siemano, jestem Ghost, a to jest Kariera Wilkami. Zaczynamy transfery, myślę, że bardzo na nie czekaliście, tak jak ja. Wypisaliście mi naprawdę dużo nazwisk, przyjrzałem się im i postaram się niektórych zawodników sprowadzić. Na początek jeszcze wam tu pokażę Klozego, dostałem ofertę, bo go też wystawiłem za 6 milionów euro, ale wysłałem im kontrofertę za 9 milionów euro, może dadzą trochę mniej, ale chcę się go pozbyć, bo on chyba odszedł tam do Ligi Angielskiej czy coś w tym stylu. Tak wiecie, obrońca nam jeden zejdzie. Zobaczymy jeszcze naszych zawodników. Więc tak, status. Na liście transferowej jest Embolo, który w ogóle mi się nie sprawdził. On ma fajne statystyki, wszystko, ale źle mi się nim gra. No i ten Klose, którego wam mówiłem przed chwilą. Jeszcze może tutaj wypożyczymy jakiegoś pomocnika, bo mamy samych defensywnych pomocników głównie i będziemy starali się jakiegoś sprowadzić ofensywnego pomocnika. A myślę, że warto wypożyczyć tego 20-latka Seguina i żeby nam tutaj na razie nie zawadzał. Do tego postaram się właśnie Zawadę wypożyczyć też, bo on za bardzo tutaj nie dostawał sytuacji, szans do gry. A Zwoliński zostanie, tak na razie myślę. I sądzę, że kupimy jeszcze chyba z dwóch napastników nawet się wydaje. Ale to dopiero wam powiem po tym meczu, który za chwilę zagramy z Hamburgerem. Chociaż wiecie co, zmieniłem zdanie, zrobię symulację tego meczu i postaram się transfery przeprowadzić z wami. Zobaczymy, jak ten mecz nam wyjdzie. Wygrywamy 3-1 po dwóch bramkach Dosta i jednej bramce Eriksena. Widzicie, tutaj mam finanse, bardzo mamy dużo, bo użyłem tego bogatego inwestora. Więc możemy poszaleć. Z kolei druga kariera Watford będzie taka bardziej realistyczna i postaramy się tak bardziej naturalnie sprowadzać tych zawodników bez tutaj jakichś dodatków od FIFA i tak dalej. Ok, więc przejdźmy może do listy życzeń, których mam tutaj z zawodników. Mamy dwóch pomocników. To znaczy trzech pomocników: Barclay, Silva i Xhaka. Ja bardziej jestem przekonany tutaj na zawodniku Borussii Mönchengladbach. On sporo kosztuje, ale zaproponujemy kupno, bo naprawdę klasowy pomocnik nam się przyda. Z kolei będziemy musieli na niego wydać dużo. Spróbujemy. Czekajcie, ja 3 miliony chyba dałem, tylko kurde, mi się mylą te sferki. Damy 30 milionów, zaproponujemy klubowi z Mönchengladbach. I dobra, tutaj zawodnika nie. I składamy ofertę za 23-latka. Tu tak na razie jednego mamy, mam nadzieję, zaklepanego. Ok, kolejnym zawodnikiem powinien być napastnik. Mam tutaj, jak widzicie, Pato, Lukaku, Dybale, Milika i Griezmana. Milik spoko, ale myślę, że lepiej by było jakiegoś kupić innego zawodnika. Milik tutaj by się musiał rozwijać i tak dalej. A my poszalejemy i myślę, że kupimy, postaramy się kupić Aleksandrę Pato, który de facto zmienia klub też chyba na Chelsea. Chociaż możemy go angaż po wygaśnięciu kontraktu. Czyli byśmy zaoszczędzili prawie 20 milionów. To może zróbmy taki myk, że zaproponujemy ten angaż po wygaśnięciu kontraktu. Żądania piłkarza. No kurde, duże ma te żądania swoje. Damy mu może je. I 3 lata rola w zespole, będzie on kluczowym zawodnikiem raczej, bo nie może być inaczej. Postaramy się teraz sprowadzić zawodnika, którego mam tutaj w obserwowanych i powinien gdzieś tu być.
Jednak go muszę chyba wyszukać, bo dodawałem go do listy, ale coś FIFA mi go nie zapamiętała. Jest to oczywiście Kamil Glik, on jest obserwowany, więc 4 dni jeszcze obserwacji ma i dopiero wtedy myślę złożymy jakąś ofertę. On ma jeszcze kontuzję, ale myślę, że kontuzja to nie będzie aż taką przeszkodą. Okej, więc Pato przyjął nasze warunki i myślę, że go sprowadzimy po prostu, nie będziemy już tyle kasy wydawać na niego. A więc za pół roku Pato do nas dołączy, czyli myślę pierwsze takie wzmocnienie, które przyjdzie trochę później. Jednak oferta transferowa za Embolo, on ma wartość taką, zdecydowanie za mało proponują. Myślę, że musimy tutaj trochę podwyższyć tą cenę. No chociażby do tylu, przecież za taniochę go nie będziemy oddawać. Kontroferta 6,5 dają tyle, ile on ma. Dobra, spróbujmy od 8. No trochę muszą dać więcej, niech nie będą tacy skąpi, bo ja za chwilę za jego zawodnika z ich klubu będę musiał dać znacznie więcej. Okej, Kamil Glik, 19 milionów euro. Myślę, że warto za niego tyle dać. On będzie naszym filarem defensywy. Jest to oczywiście kapitan Torino, ale spokojnie myślę, że poradziłby sobie w Bundeslidze i zaproponujemy kupno. 19 milionów, czyli damy tak z 20, może 5. Spróbujemy. Zobaczymy, czy będą. Chyba za Embolo może go wymienimy. Jak oczywiście nie zaakceptują. Mamy tutaj Wojtka Szczęsnego. Nie wiem, czy bramkarza zmieniać. Chyba Benaglio może sobie zostać. Krychowiak oczywiście spoko zawodnikiem, ale defensywnych pomocników tutaj mam już dużo. Bazoer, 19-latek. Ciekawa opcja. Paco Alcacer, też pisaliście mi o tym zawodniku, dałem go do obserwowanych i 80 tutaj umiejętności i 21 milionów, 22 lata, myślę, że to też jest opcja, dodamy go do listy życzeń, bo coraz bardziej mi się ten zawodnik podoba. Zobaczymy, bo tutaj dostaliśmy chyba odpowiedź, jeśli chodzi o nasz cel, jakim był Xhaka. Oni tutaj nam zaakceptowali ofertę za 30 milionów, więc postaram się go ściągnąć. Naprawdę możemy trochę pieniążkami tutaj szastać. Damy więc jego oczekiwania, jakie sobie życzy. I oczywiście też będzie kluczowym zawodnikiem, bo kupuję go, żeby też tutaj wszedł do pierwszego składu, żeby po prostu mieć więcej opcji w manewrach w tym składzie, bo zależy z jakim przeciwnikiem się gra, jaki wynik i tak dalej, wszystko wiecie o co chodzi. Udane negocjacje tutaj nas nie obchodzą. Otrzymane oferty, no trochę się spóźniłem, wysłałem kontrofertę, zobaczymy jak za Glika mi tutaj zaśpiewają. Odpowiedź transferowa. Caliguri myślę jest nie na sprzedaż. On tutaj choćby jako zmiennik będzie dobrym zawodnikiem. I no to się bujajcie. Ktoś go inny kupi pewnie. Odpowiedź transferowa. Dobra, kontrofertę dali. Ok, 16-2. Ja to sobie jeszcze może nie będę im odpowiadał na tą ofertę, zobaczę co mi za tego Glika w końcu powiedzą. Ale co jeszcze chciałbym powiedzieć, że sprowadzimy chyba jednak Paco Alcacera. On ma dobre statystyki, myślę, że tutaj trzech napastników, jak będę miał takich klasowych, Alcacer, Dost i w przyszłości Pato,
i Kruse tutaj, który może grać jeszcze jako pomocnik, no to naprawdę ten napad będzie się wyśmienicie układał. Więc zaproponujemy kupno. No i tutaj też dużo będziemy musieli wyłożyć. Damy może 27. Myślę, że powinno mi starczyć tych pieniędzy bądź co bądź. Dobra, mamy ofertę. Dobra. Okej. Okay. Za Glika mi przyjęli ofertę, czyli jest super. Okej, okay, długość. 3 lata i on będzie kluczowym zawodnikiem, bo naprawdę wskoczy zaraz do pierwszego składu, będzie naszym filarem defensywy. Więc to mamy. To więc spokojnie chyba mogę już puścić tego Embolo, niech sobie ucieka do tamtego składu, do tamtej drużyny, też do Torino. Ja go kupiłem oczywiście za taniej, więc aż tyle nie stracę. I akceptujemy po prostu ofertę, on nie będzie nam chyba więcej potrzebny po prostu w tym składzie. Tu nam wycofali raczej. Ocena gracza. Okej. Okay. Aha, to chyba jednak okazuje się, że zaakceptowali ofertę. Tak, to ja źle przeczytałem. Z 8 milionów przeszedł, czyli spoko. Klozy odszedł, teraz Ksaka. Muszę poczytać, jak on, posłuchać w ogóle, jak się jego nazwisko wymawia. Ale sądzę, że Ksaka, czy jakoś tak. A więc kupujemy zawodnika z Borussii Mönchengladbach. Jest nim środkowy pomocnik za 20 tam parę milionów. I mamy kolejnego zawodnika, dobra. Teraz powinien Glik rozpatrzyć. Zawodnik sprzedany, Embolo przeszedł. Okej, okay. Oferta nie do przyjęcia. No na pewno, 41 milionów euro. Taką cenę sobie zaśpiewali. Dobra, najpierw Glika. Nie Glika, co ja mówię. Najpierw Glika. Akceptujemy. Więc przybył kolejny zawodnik. Martwi mnie Kloze. Aha, bo on by chciał wskoczyć tutaj Jung o wynagrodzeniu. Przybył nowy zawodnik, ok. Dobra, może trochę w składzie tutaj uprzątniemy. Dante będzie na rezerwie i będzie tylko wchodził jak będzie musiał, bo on mnie wkurza ten człowiek normalnie. Glik ma jeszcze kontuzję, czyli na razie sobie, bo on miał tam kontuzję, więc na razie sobie odpocznie. I Ksaka niech zostanie. Okej, okay, zatraszczę może. Okej, okay, Lisa, życzę. Zawsze mi się to myli, gdzie to jest. Dobra, 10 milionów za Milika chcą. Ale oczywiście damy więcej. On 21 lat, wiadomo, się rozwinie. On też by był dobry, ten Paco Alcacer, ale tyle to chyba na niego nie chcę dać. Jeszcze jak mamy Pato, jak ma Pato przyjść, no to myślę, że Milik w obecnej sytuacji wystarczy i później będę oscylował właśnie wśród tej trójki zawodników Dost, Pato i Milik, oczywiście go sprowadzę i wiadomo Zwoliński na rezerwie, który będzie się tam przyuczał po prostu do gry, więc myślę, że sprowadzimy jednak Milika, który na tę sytuację obecnie nam wystarczy. Więc spróbujemy dać może też damy 15 milionów, nie będziemy tutaj szczędzić na naszego Polaka. Więc naprawdę się robi pomału polski skład w tym Wolfsburgu. Ale oczywiście fantazję możemy puścić, bo to oczywiście gra jest tylko. Oferta przyjęta, no wiadomo, za Milika 15 milionów dali. No to biorą, nie? Okej, okay, on chce 10 tysięcy euro na 4 lata. Jemu damy ważny zawodnik, bo na razie nie będzie jeszcze takim kluczowym. A wypłatę niech to stanie, ale pewnie się obrazi, nie będzie chciał tej roli odgrywać i będę musiał zmieniać, ale zobaczymy. Przyjęty, ok. Czyli Milika sprowadzamy po prostu. Myślę, że dobra
dobre posunięcie z mojej strony. Tutaj mamy jeszcze oferty transferowe. Zabasa dostał. Bastos. Oczywiście odrzucamy wszystkie oferty. On jest naszym kluczowym zawodnikiem. I mamy jeszcze drugą ofertę. Schürrle. Schürrle mnie trochę tutaj wkurza swoimi zagraniami. Jak widzicie, ma formę złą. Wiecie co, zostawię wam to do decyzji. Czy mam go sprzedać i kupić jeszcze kogoś innego na jego miejsce? Jakiegoś po prostu skrzydłowego. Więc piszcie po prostu w komentarzach, czy Schürrle ma zostać w naszym klubie, czy mam go sprzedać. I to będzie po prostu wasza decyzja. Oczywiście wygra większość głosów, więc piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie, tu mój Ghost. Na razie, cześć.